We Włocławku jest wiele legend koszykówki, każdy musi znać Igora Griszczuka. Myślę, że nie ma kibica, który nie znałby Andrzeja Pluty, ale myślę też, że no niemal każdy kojarzy osobę Zbigniewa Polatowskiego, wieloletniego prezesa Włocławskiego Towarzystwa Koszykówki. Dzisiaj pan Zbigniew jest obok mnie, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Mamy okazję tutaj do krótkiej, no może nie takiej krótkiej rozmowy na temat koszykówki. Panie Zbigniewie, na początku jednak zapytam, jak się żyje na emeryturze, co pan robi po prostu teraz? Powiem tak, że na emeryturze jeszcze nie jestem. Lata chwila będę. Czas, w którym nie pracuję w klubie, jest czasem, w którym koszykówka mnie cały czas obserwuje. Do końca roku byłem członkiem Rady Nadzorczej w Polskiej Lidze Koszykówki. Niestety powtarzam, z powodu tego, że klub wystąpił o odwołanie mnie. Nie jestem w tej Radzie Nadzorczej, ale też nikt nie jest z klubu i myślę, że nie tak szybko ktokolwiek z klubu się będzie. No ale to była złośliwość pewnych osób, żebym tam nie był, bo... Z klubu naszego, rozumiem. Z naszego klubu. Poszło oficjalne pismo. Ja nie chciałem w to wierzyć, ale kiedy koledzy z Polskiego Związku Koszykówki mi przysłali to pismo, to znaczy, że tak było. W moje miejsce wybrano kolegę z Zielonej Góry, także miasto Włocławek, klub stracił kogoś, kto miał duży wpływ na stanowienie prawa, na lobowanie w pewnych sprawach. No ale jak powiedziałem, to była czysta złośliwość, żeby coś takiego zrobić. W ubiegłym roku całe wakacje byłem z reprezentacją. Jeździłem, byłem w Katowicach na meczach z Chinami. Oczywiście jako przedstawiciel związku i ligi byłem później dwa tygodnie w Sopocie na turniejach, na meczach reprezentacji i uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Nadzorczej do końca roku. Teraz też, jak jestem tylko w Warszawie, jestem często, to spotykam się z przedstawicielami federacji i rozmawiamy o koszykówce. Nie dalej jak wczoraj spotkałem się z generalnym menedżerem reprezentacji, gdzie dwie godziny poświęciliśmy na rozmowie o reprezentacji. Mhm. No to zapytam wobec tego, jak to się stało, że po tak długiej przygodzie jednak pan już nie jest prezesem Anwilu, czy to był już taki, była już taka chęć udania się na odpoczynek, czy jakieś inne były okoliczności odejścia? Znaczy, były to okoliczności takie, o których dziś w sytuacji, kiedy drużyna jest przed play-offami, kiedy ma może odegrać bardzo dużą rolę w nowych rozgrywkach, nie chciałbym mówić, ale myślę, że może przyjdzie stosowny okres, że to powiem. Dobra, w takim razie widzimy, kibice widzą, że pan się w tym sezonie na meczach w Hali Mistrzów pojawia. To jak się pan czuje w roli kibica, obserwatora w Hali Mistrzów? Ja się czuję tak zaangażowany w mecze, w zwycięstwa. Ja zapominam przecież, że nie jestem prezesem, ale ja kibicem tej drużyny będę do końca życia. Ja nie potrafiłbym, mogę tak powiedzieć, życzyć tej drużynie cokolwiek złego. Ja po prostu utożsamię się z tą drużyną. Przecież połowa zawodników to są zawodnicy, których ja kiedyś do klubu za moich czasów przyszli. Trenerzy wszyscy, którzy są wszyscy pracownicy, to są wszystkie osoby, które ja do pracy przyjmowałem. W związku z tym ja nie mogę się nie identyfikować z tą drużyną. Jest to moja drużyna, obojętnie kto by co nie powiedział. I klub przeze mnie stworzony, dosłownie przeze mnie i przez dwie osoby, Andrzeja Drolniaka i Artura Radkę w 90 roku. A wszyscy, jak powtórzę, którzy są w tej klubie, to są przeze mnie przyjęci pracownicy. Wobec tego już może do kwestii sportowych przejdźmy. Jak panu się w sezonie zasadniczym, który właśnie się zakończył, podobała nasza drużyna i gra Anwilu? I jak widzi pan szansę Anwilu w play-offach? Powiem tak, że początek, jak wszyscy wiemy, miała drużyna fatalna. Myślę, że niepotrzebnie tutaj prezes uległ jakiejś tam opinii, że najlepiej, żeby nie sprowadzać trenerów z Serbii, zawodników z Serbii. Wybrano wariant bez trenera z Serbii, bez zawodnika z Serbii. No i z trenerem litewskim skończyło się, jak się skończyło. Od chwili przyjścia trenera Bogicewicza, notabene którego ja tutaj ściągnąłem jako asystenta Alesza Pipana, drużyna zmieniła radykalnie swoje oblicze. Trener dokonał
pewnych zmian w składzie, a przede wszystkim dokonał zmian w mentalności tej drużyny. I drużyna zaczęła grać. Myślę, że poza jednym, w mojej ocenie, bardzo złym, żeby nie powiedzieć fatalnym meczem z Krokomem we Wrocławku, drużyna prezentowała się na miarę absolutnie swoich możliwości. I trener wykorzystywał to, co było możliwe z tej drużyny, wyciągał wszystko. Uważam tego trenera za bardzo dobrego fachowca. I myślę, że stać go z tą drużyną na sukces. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy żeby drużyna mogła nie przejść pierwszej rundy w meczu z Prokomem. Jest na to kilka absolutnie, można powiedzieć, nie dowodów, ale przesłanek do tego, żeby tak było. Po pierwsze, najważniejsza rzecz to jest krótki skład drużyny Prokomu. Nasza drużyna po wejściu do drużyny Eitatiusa ma już trzech rozgrywających, na każdej pozycji ma po dwóch zawodników, bo można przecież również Fasunkiewicza wykorzystywać na pozycji 4, Bojkina na pozycji 5, więc tutaj jesteśmy zdecydowanie lepsi kadrowo jak drużyna Prokomu i stawiam 3-0, 3-1 dla naszej drużyny w tym dwumeczu. A jeśli chodzi o personalia, jak się panu wydaje, jeśli chodzi o zawodników, bo wśród kibiców, obserwatorów taki pogląd dominował, może jeszcze dominuje, że poza Szubargą, który notabene ostatnio się troszeczkę zmęczył, no bo trudno się nie zmęczyć, brakuje nam strzelby, brakuje opcji w ataku. Jeśli Szubi nie pociągnie tego zespołu, to nie ma komu ofensywnie tego zrobić. Czy pan się z tym zgodzi? To znaczy w założeniach na pewno było tak, że strzelcem numer jeden będzie Tony Widen. To jest strzelec i on miał być tym strzelcem i w niektórych meczach w Tarnobrzegu, w Radomiu pokazał, że może seryjnie rzucać za trzy. I myślę, że on się otworzy w tej chwili i to zrobi. Drugą taką strzelbą może być Eitutiawicius, który też jak zaskoczy, to może rzucać seryjnie. Krzychu jest Szubi absolutnym liderem dla mnie w tej chwili. Jest to najlepszy nie tylko gracz naszej drużyny, ale absolutna pierwsza trójka, czwórka polskich zawodników, którzy grają w naszej lidze, oprócz Koszara, Zamoja, przepraszam, Zamojskiego, Waczyńskiego. To jest najlepszy zawodnik naszej ligi i myślę, że dostał odpocząć w ostatnim meczu. Już nie grał 30 paru minut do 26, jest dość długa przerwa. Myślę, że Szubi, którego niezwykle lubię i którego tutaj raz sprowadziłem, potem poszedł do Prokomu. Zaangażowałem się bardzo w przejście jego z Prokomu tutaj do naszego klubu, do Anwilu z powrotem. Udało mi to się zrobić, aczkolwiek były bardzo poważne przeszkody, bo Krzysiek miał jeszcze roczny kontrakt z Prokomem. Udało mi się, nie z nikim innym, ale z prezesem Krause, rozwiązać ten kontrakt i bardzo się z tego cieszę. Wracając do innych zawodników, to niezwykle jestem zadowolony z postępów Sokołowskiego i z tego, że trener Bogicewicz daje mu tak dużo grać. Mogę powiedzieć, że Mikiemu, znaczy Bogicewiczowi, jestem bardzo wdzięczny, bo przecież Sokołowskiego też tutaj podpisałem na 6 lat, można powiedzieć. I Miki docenia to, co ten Sokołowski, jakie postępy robi. Oczywiście co do innych zawodników, można by wybrać jednych, można by wybrać innych do tej drużyny. Jednego zawodnika na pewno bym dla naszego klubu nie podpisał, gdybym był prezesem. Którego? Fasunkiewicza. I to nie tylko ze względów sportowych, ale myślę, że prezes Lewandowski wie o tym, jakie problemy stwarzał poprzednim razem, będąc w klubie. I chociażby z tych względów bym go nie podpisał. Ale to jest sprawa nie moja. Oczywiście zawsze dobrze się komuś radzi, jak się siedzi z tyłu za plecami. Natomiast myślę, że ten skład, jeżeli dojdzie do tej drużyny, do półfinału WUAP-a, a trzeba też powiedzieć, że przy trenerze Bogicewiczu WUAP-a może zrobić bardzo duży postęp. Ja pierwszy raz WUAP-a widziałem tutaj w Anwilu, kiedy on zaczynał grać tyłem do kosza. Jego wcześniej nikt nie nauczył tego.
On zawsze grał tylko przodem, bloki, więcej nic i rzuty twarzą do kosza. Tutaj pierwszy raz kozłował tyłem do kosza i próbował hakiem rzucać. I myślę, że gdyby został na przyszły sezon, to Bogicewicz podniesie go na dużo wyższy poziom, tak jak podniósł na przykład Sokołowski. No właśnie, bo w Łapyną mieliśmy, tak naprawdę klub miał i sam zawodnik, no wszyscy mieli wielkiego pecha, bo zdążył rozegrać raptem parę spotkań, no i niestety kontuzja może wróci, jeśli awansujemy do półfinałów, może nie, bo tam sprawa nie jest taka prosta. I to też nam utrudnia sytuację, bo nie mamy w tej chwili rasowego ośrodkowego. No wiadomo, że Hajrycz no to nie jest taka typowa piątka, gra trochę z konieczności. To nam utrudnia grę. Bardzo utrudnia, ale kontuzje są wpisane w zawód koszykarza i nigdy nie było tak w żadnym sezonie, żeby zawodnicy nie nosili kontuzji. W tym roku mamy normalną średnią takich kontuzji. Notabene Hajrycz w tym roku przegrywa prawie cały sezon. Natomiast dziś rano, czy przed południem, widziałem się z Łapą i, przepraszam, z Łapetą, ale ja mówię tak, jak doskonale też mówimy. Kibice wiedzą o kim mówię. I myślę, że on będzie na półfinały gotowy, także jest pełen zapału i myślę, że bardzo by pomógł drużynie, gdyby on był. Często jest tak, że zawodnik po przerwie, po kontuzji, wszyscy boją się, jak on zagra. On wtedy ma takiego powera, nabiera, który bardzo chce drużynie pomóc. To tak jak Amant w skokach 2, złota olimpijska, ale to już taki wątek poboczny. O trenera chciałbym pana zabrać. Już pan mówił tutaj, że trener jest dobrym fachowcem. Co pan sądzi o tej jego rotacji? No i powiedzmy, no jednak troszeczkę dużo grał Szubarga, gdy nie zawsze musiał, gdy mecze były przegrane. I jeszcze jedna rzecz. Czy pańskim zdaniem przedłużenie kontraktu i podawanie tego oficjalnie do wiadomości w trakcie sezonu przed playoffami było dobrym krokiem zarządu klubu? To znaczy, jeśli chodzi o trenera, bardzo wysoko go cenię. Myślę, że to granie ponad 30 minut w wielu meczach Szubargi było spowodowane tym, że nie grał Litwin jako zmiennik, a do Wasojewicza nie miał jeszcze takiego zaufania. Wasojewicz nie wszedł do tej gry, ale myślę, że to jest bardzo mały minus trenera. W mojej ocenie, jak mam oceniać, to go oceniam na bardzo dobry z minusem w skali do 5. Jeden mecz, w mojej ocenie, trenerowi nie wyszedł. To właśnie ten z Prokopem we Wrocławiu, kiedy Witka jakby złapał nawet krzesło, to by trafił z nim do kosza. I to jest problem, bo wtedy w mojej ocenie nie zareagował odpowiednio na wszystkie wydarzenia. Ale generalnie to bardzo się cieszę, że jemu idzie i życzę mu, żeby szło mu w przyszłym sezonie. Ja myślę, że podpisanie trenera przed playoffami zawsze ma swoje dobre i złe strony. Patrzę na to, że więcej ma dobrych stron. Dlatego, że trener może rozmawiać już z zawodnikami, którzy tutaj są, żeby zostali na przyszły sezon. Zawodnicy często wahają się, czy podpisać kontrakt z klubem, bo nie wiedzą, kto będzie trenerem. To przyjdzie jakiś, przepraszam, trener nawiedzony, czy który wie mniej, jak zawodnicy wiedzą i chce nimi rządzić. To się zdarza. To się zdarza każdemu, który pracuje w klubie. Także myślę, że podpisanie tego ma więcej plusów jak minusów. I nie przypuszczam, żebyśmy my nie grali w półfinale i żebyśmy nie walczyli o medal.